Quique Setién, trenerem Barcelony. Powiem Wam szczerze, że mam taką cichą satysfakcję, ponieważ od dłuższego czasu miałem takie przekonanie, że na rynku trenerskim nie da się znaleźć szkoleniowca, który aktualnie, przynajmniej nawet jako takie rozwiązanie tymczasowe, niezależnie od długości kontraktu, bardziej pasowałby do Barcelony. Nie mamy teraz wielu szkoleniowców na rynku, którzy aż tak wielbią tiki-takę, którzy aż tak wprost praktycznie od lat mówią, że wzorują się na Johanie Cruyffie, że to właśnie Holender był najważniejszą postacią właśnie w ich karierach, jak Quique Setién. To jest człowiek, który praktycznie każdym swoim wywiadem stawia ołtarz Barcelonie, stawia ołtarz tej barcelońskiej szkole futbolu i generalnie dzisiaj mamy zdecydowanie większą liczbę trenerów, którzy potrafią na przykład dostosować się do nowego miejsca albo pracują po prostu inaczej, wychodząc z założenia, że ten futbol oparty w dużej mierze na posiadaniu piłki nie będzie przynosił pozytywnych wyników. Natomiast Quique Setién niezależnie od tego, czy pracował w Betisie, to był do tej pory jego najmocniejszy klub, czy w Las Palmas, czy na przykład w Lugo, za każdym razem, kiedy dochodziło do jakichś spornych sytuacji, do jakichś konfliktów z działaczami, mówił wprost: ja się nie zmienię, zawsze pozostanę wierny tej filozofii i gdyby była taka możliwość, to dałbym sobie uciąć palec, mały palec od ręki, żeby grać w zespole Johana Cruyffa. Też prosił Quique Setién Leo Messiego, żeby nie kończył kariery, póki Quique Setién żyje. Przy okazji meczu z Barceloną, zresztą te mecze pomiędzy Betisem a Barcą to były prawdziwe rollercoastery, poprosił także Sergio Busquetsa o koszulkę z autografem. Busi tam napisał mu taką dedykację w uznaniu za twoje podejście do futbolu, więc można śmiało dojść do wniosku, że piłkarzom Barcelony ten styl może odpowiadać. Jakim trenerem jest Quique Setién? No właśnie, jest trenerem wychowanym na tej szkole barcelońskiej, gdzie liczy się posiadanie piłki, gdzie liczy się widowiskowość, gdzie liczy się także stawianie na młodych zawodników, bądź piłkarzy występujących w rezerwach. Tak było w Realu Betis, gdzie szanse za kadencji Quique Setiéna otrzymali m.in. Junior Firpo czy Loren Moron. Setién jest trenerem elastycznym o tyle, że potrafi grać i czwórką, i trójką obrońców. Potrafił zmieniać te style w Betisie, kiedy drużynie nie szło w defensywie, wtedy przeszedł na system z trójką stoperów, co poniekąd świadczy o tym, że z jednej strony chce wyznawać tę filozofię barcelońską, ale z drugiej potrafi odejść od tego swojego ulubionego ustawienia. To też dobrze świadczy o nim jako o trenerze. Setién jest też takim trenerem, który w tym dzisiejszym świecie futbolu, gdzie wielu zwraca uwagę na bieganie, na pressing, na nabijanie kilometrów, przede wszystkim na taką pracę na boisku, mówi, że wymaga od swoich zawodników przede wszystkim myślenia. To jest taki romantyk futbolu, to jest taki wizjoner, taki filozof i moim zdaniem, jeśli chodzi o postaci podchodzące do piłki w tak jednoznaczny sposób właśnie jak Quique Setién, to wydaje mi się, że spośród trenerów, którzy ewentualnie byliby do dyspozycji Barcelony w tym momencie, to są właśnie Setién, ewentualnie Xavi, o którym wspomnę za moment, ewentualnie także Peter Bosz, czyli szkoleniowiec Bayeru Leverkusen, który starał się usilnie wprowadzać tę filozofię barcelońską w Borussii Dortmund, natomiast tam nie wypaliło. I czasem tak się zastanawiam, jak takim trenerom, którzy dysponowali słabszym materiałem ludzkim w kontekście Boscha na przykład w Borussii Dortmund, czy właśnie przede wszystkim Setiena w Betisie, czy przede wszystkim w Las Palmas, jak to wypaliłoby przy mocniejszych piłkarzach. Wydaje mi się, że on będzie bazował na relacjach z piłkarzami, na dobrych relacjach z tymi zawodnikami, ponieważ jedna istotna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o pracę Quique Setiéna w Betisie, tam piłkarze go uwielbiali, tam piłkarze, zdecydowana ich większość, była w stanie wskoczyć za tym trenerem w ogień, ponieważ jak to powiedział Eder Sarabia, asystent Quique Setiéna, każdy piłkarz uwielbia jedną rzecz, każdy piłkarz uwielbia po prostu treningi z piłką. Jeśli dasz zawodnikom piłkę, jeśli później sprawisz, że oni będą tą piłką grali przez 70% czasu, to nie zawsze będzie to prowadziło do odpowiednich wyników. Widzę ten okres Quique Setiéna w Betisie, zwłaszcza ta końcówka, gdzie na Estadio Benito Villamarín nawet kibice skandowali, żeby władze Betisu wreszcie pozbyły się tego szkoleniowca, natomiast samym piłkarzom ten styl odpowiada. Piłkarzom odpowiada też praca z tym trenerem, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje. Nigdy raczej nie przypominam sobie zbyt wielu takich otwartych konfliktów pomiędzy Setiénem właśnie a zawodnikami, a naprawdę trafiał do trudnych miejsc, bo Wyspy Kanaryjskie to jest takie miejsce, które generuje generalnie polemikę, nomen omen, gdzie często zdarzały się różne afery związane z piłkarzami, a w Realu Betis także trafiał na piłkarzy z dość mocnym charakterem, natomiast swoimi decyzjami, chociażby tym, że tak bardzo mocno postawił na Marka Bartre, też w jakiś sposób pokazał, jaki profil piłkarza jest dla niego ważny. Stoper, który wyprowadza piłkę. Tak swoją drogą, tak sobie teraz myślę, że jeżeli Barcelona miałaby teraz szukać takiego, na przykład, gdyby coś się wydarzyło w defensywie, nie chcę tutaj krakać, ale tak hipotetycznie, na środku obrony,
to Quique Setién wskazałby na Marka Bartra i poleciłby, żeby ten piłkarz, wychowanek Barcelony, wrócił właśnie na Camp Nou, ponieważ jemu odpowiadają tacy zawodnicy. Jeśli chodzi o pozycję defensywnego pomocnika, on zawsze zwraca uwagę, to jest najważniejsza pozycja w mojej drużynie. Też często mówił, że jest zachwycony takim piłkarzem jak Busquets, więc jeżeli ktoś uważa, że przyjście Setiena bardzo zmarginalizuje rolę Busquetsa, to ja uważam, że absolutnie nie. Podejrzewam, że jeśli ktoś może się obawiać o swoją pozycję, to byłby to raczej piłkarz typu Arturo Vidal, a tacy zawodnicy w stylu na przykład Riquiego Puigia, wydaje mi się na ten moment, przynajmniej biorąc pod uwagę tę pozycję startową Quique Setiena, mogą się uśmiechnąć, ponieważ biorąc pod uwagę jego dotychczasową pracę, wydaje się, że raczej będzie stawiał właśnie na takich piłkarzy niż Arturo Vidal, chociaż akurat uważam, zwłaszcza na podstawie tych ostatnich miesięcy, że Chilijczyk jest wielkim wzmocnieniem Barcelony i takim brakującym ogniwem już po odejściu Paulinho, ale to jest temat na zupełnie osobną opowieść, na zupełnie inny odcinek. Quique Setién w każdym razie nie chce przecinaka na środku pola. On chce, żeby ten zawodnik, który najczęściej zalicza kontakty z piłką, często jest to środkowy obrońca, natomiast tutaj mówię o tej centralnej postaci, czyli po prostu mediocentro środkowego pomocnika Busquetsa, to jest facet, który ma najbardziej myśleć na boisku, który ma przewidywać i który przede wszystkim ma radzić sobie z piłką przy nodze. Tam nie ma miejsca na żadnych piłkarzy od kasowania, absolutnie nie, więc trzeba wziąć pod uwagę, że Quique Setién, jeśli na przykład Busquets znajdowałby się w jakiejś katastrofalnej formie, wydaje mi się, że będzie przygotowywał do tej roli Frenkiego de Jonga. I generalnie nie zdziwiłbym się, gdyby przy kontuzji Luisa Suareza Setién przeszedł na taki system, który zaproponował zbliżony, nie do końca tutaj można mówić jakiejś kalce, natomiast zbliżony do tego, co proponował ostatnio przy okazji Superpucharu Zinedine Zidane, to znaczy oparcie gry na środkowych pomocnikach. Wydaje mi się, że przy kontuzji Urugwajczyka przejście na taki system, zostawiając na przykład z przodu Leo Messiego i Antoana Griezmana, miałoby rację bytu, ponieważ Barcelona ma po prostu takich piłkarzy i być może to oznaczałoby awans tego Riquiego Puigia, na którego wszyscy już od dawna czekają w Barcelonie, licząc także, że po odejściu Carlesa Aleni właśnie swoją drogą do Realu Betis, Riqui Puig dostanie awans. To powinno być rzeczą absolutnie naturalną. Jak długo potrwa ta praca? Właśnie, tu jest moja główna wątpliwość w kontekście Quique Setiena, ponieważ on jest trenerem jednak dość przewidywalnym. To jest minus przy tym jego warsztacie. To znaczy, na jakimś etapie, czy to w Las Palmas, czy w Betisie, te drużyny, mówiąc kolokwialnie, po prostu się rozłażą. To znaczy stają się przewidywalne, stają się momentami apatyczne. Przede wszystkim przeciwnik, grając przeciwko zespołowi Quique Setiena, wie, co za moment może się wydarzyć i w pewien sposób neutralizuje jego atuty. Natomiast no, Quique Setién zawsze mówi, on się nie zmieni, nie będzie wprowadzał żadnego planu B, ewentualnie może próbować udoskonalać plan A. Natomiast moja główna wątpliwość w kontekście tego trenera dotyczy tego, że on akurat nie do końca potrafi czasami znaleźć to dodatkowe rozwiązanie. Pod tym kątem mam pewne wątpliwości w stosunku do Quique Setiena, natomiast no właśnie, może mając do dyspozycji piłkarzy na kilku pozycjach jednak wybitnych, może nie będzie miał potrzeby udoskonalania tego swojego planu A, który będzie starał się wcielić życie właśnie w Barcelonie. Niewielu dzisiaj w futbolu mamy takich niepoprawnych romantyków jak Quique Setién. Wielu pewnie zadaje sobie teraz takie pytanie, dlaczego ten facet tak późno trafił na ten absolutny szczyt. Ja w 2017 roku, kiedy prowadził Las Palmas, byłem przekonany, że choć ta jego przygoda z klubem z Wysp Kanaryjskich nie zakończyła się jakoś pomyślnie, chociaż po odejściu Quique Setién na Las Palmas taśmowo zatrudniało kolejnych trenerów. Skończyło się to najpierw spadkiem do Segunda Division, później brakiem awansu i generalnie żonglowaniem tymi wszystkimi trenerami, to jednak wydaje mi się człowiekiem jednak ciut rozsądniejszym niż na przykład Paco Gemes, który bardzo lubi taki niezwykle otwarty, widowiskowy futbol i wydaje mi się, że jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu, natomiast niewielu, podkreślam, jest takich romantyków w dzisiejszym futbolu, ponieważ rynek po prostu ich weryfikuje. Często pojawiają się na przykład takie pytania, dlaczego Barcelona nie wzięła pod uwagę kogoś w stylu Marcelino. Nie wzięła, ponieważ, tak uważam, Marcelino do tej pory w swojej trenerskiej karierze, choć jest ona naprawdę imponująca, biorąc pod uwagę powiedzmy poszczególne wyniki, to co zrobił z Walencją, dwa razy awans do Ligi Mistrzów, ponieważ Marcelino swoim stylem nie pokazał, że ewentualnie mógłby nadawać się do pracy w Barcelonie. Natomiast Quique Setién, czy pracował w Segunda División, czy pracował w Primera, zawsze starał się grać właśnie a la Barcelona. I to było decydujące i moim zdaniem pod tym kątem Barcelona postąpiła bardzo dobrze
podpisując właśnie kontrakt z tym trenerem. Gdyby tak się nie stało, nie zdziwiłbym się, gdyby Quique Setién został selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii w razie ewentualnego niepowodzenia na następnym wielkim turnieju. Wiadomo, że reprezentacja Hiszpanii to jest temat zupełnie teraz osobny ze względu na tragedię w rodzinie Luisa Enrique, natomiast jestem pewny, że byłby tam rozpatrywany, tym bardziej, że w Hiszpanii istnieje takie naprawdę bardzo mocne lobby optujące za Quique Setiénem i naprawdę duża grupa opiniotwórczych dziennikarzy uważa, że to jest trener, który powinien pracować na topie, powinien pracować zdecydowanie wyżej. No a jeśli tak długo trwała ta jego droga na szczyt, no to trudno, no być może lepiej późno niż wcale. Uważam, że tutaj Barcelona podjęła najlepszą decyzję z możliwych, choć jeszcze kilka godzin temu, muszę wam się przyznać, że rozmawiałem z moim kolegą z Kanal Plus, z Piotrkiem Domagałą i mówiłem mu, że dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest Quique Setién, choć wydawać by się mogło, że ze względu na całe to zamieszanie, całą tę aferę, jaka powstała także wokół Xaviego, że rozwiązania dobrego być nie mogło. To znaczy Ernesto Valverde znalazł się w centrum takiego cyklonu, takiego huraganu, na podstawie którego ten jego autorytet po prostu nie mógł już funkcjonować w tej drużynie. To znaczy jak piłkarze mieliby szanować takiego trenera, o którym przeczytali tego samego dnia milion informacji, że Ernesto Valverde jest kwestionowany, że Ernesto Valverde zaraz wyleci, że jego dni są policzone, że jeśli zostanie to ewentualnie do końca roku. Być może władze Barcelony, wypuszczając celowo te wszystkie informacje o Xavim, chciały w jakiś sposób nakłonić zawodników Barcelony, żeby ci sami katowali Xaviego swoimi telefonami, wiadomościami na WhatsAppie i tak dalej. Xavi, daj spokój, przejmuj tę Barcelonę, czekamy na ciebie, bo chcemy kogoś właśnie w stylu Pepa Guardioli, jeśli chodzi o podejście do futbolu. Xavi jest też takim romantykiem, Xavi też jest takim filozofem jak Quique Setién, natomiast na Xaviego czas jeszcze przyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że Xavi w najbliższych wyborach prezydenckich, gdzie nie będzie mógł startować José María Bartomeu, popiera pana Fonta, powiedział wprost, że przyjaźni się z tym człowiekiem. Pan Font z kolei uważa, że Xavi może być takim taką podporą tego jego projektu i ten projekt generalnie ma się opierać na takich postaciach jak rzeczony Xavi Hernández, jak Carles Puyol między innymi, który po drodze, to jest istotne, odrzucił ofertę od Bartomeu, mógł być dyrektorem sportowym Barcelony, natomiast miał świadomość, że jeśli Font wygra wybory prezydenckie, to ta opcja znowu wróci. Font zamierza postawić na postaci związane z klubem, takie między innymi jak Victor Valdés, kto wie, być może doczekamy się powrotu i być może także Pep Guardiola, bo kiedyś pan Font powiedział, że trzeba kiedyś doprowadzić do tego, by Pep po swojej przygodzie zagranicznej po prostu wrócił do Barcelony i być może to właśnie Pep Guardiola jest tym najlepszym antidotum na erę post-Messi, więc dlaczego nie Xavi? Moim zdaniem przede wszystkim ze względu na ten klimat dotyczący wyborów prezydenckich. Xavi nie jest jakimś wybitnym opozycjonistą wobec Bartomeu, to można usłyszeć w hiszpańskim radiu, natomiast generalnie stoi mocno po stronie Fonta, więc to nie jest tak, że Xavi się wahał, że Xavi nie wie, co ma robić. Nie, Xavi doskonale zdaje sobie sprawę, co za moment może się wydarzyć i nie ma co się oszukiwać, nie ma co ukrywać. Xavi prędzej czy później musi przejąć Barcelonę. Po prostu ta Barcelona jest mu pisana. Niezależnie od tego, jakie wyniki osiąga pracując obecnie w Al-Sadd, to jest człowiek wychowany w tej szkółce, to jest człowiek, który posiadł to DNA Barcelony jak nikt inny i kiedyś musi po prostu przejąć dumę Katalonii. Z kolei Ronald Koeman przygotowuje się do wielkiego turnieju z reprezentacją, więc wcale mu się nie dziwię, że odrzucił ofertę z Barcelony. Oczywiście Ronald Koeman jako człowiek starszy od Xaviego zdecydowanie mógł wyjść z założenia, że taki pociąg jak Barca podjeżdża tylko raz, natomiast możemy się zastanowić, jak potraktowaliby go rodacy w kraju, gdyby Koeman teraz przejął Barcelonę kosztem reprezentacji Holandii. No myślę, że nie spotkałby się z jakimś bardzo przychylnym nastawieniem. Ale fakt faktem, że Ernesto Valverde zachował godność do końca, choć nie został raczej potraktowany sprawiedliwie przez władze Barcelony. Zabrakło moim zdaniem tutaj takiego jasnego komunikatu, jakie jest stanowisko Ernesto Valverde, jaka jest jego aktualnie pozycja. Być może trzeba było, jeśli władze Barcelony wyszły z założenia, że Valverde nie powinien prowadzić tej drużyny, dogadać się gdzieś potajemnie wewnątrz gabinetów, nie wypuszczać tych wszystkich informacji, przekazać na przykład zespół Garcia i Pimiencie trenerowi rezerw, a później na przykład wziąć Quique Setiena. Barcelona tak nie postąpiła, moim zdaniem nie traktując dobrze Ernesto Valverde, o czym zresztą powiedzieli sami Pep Guardiola, także Andres Iniesta, no i generalnie można się spodziewać, że w najbliższych dniach duża grupa trenerów Hiszpanii stanie po stronie Ernesto Valverde ze względu przede wszystkim nie na szacunek akurat do tego człowieka, choć on na szacunek zasługuje, tylko po prostu na jakiś respekt w stosunku do tego zawodu. Ja uważam, że Ernesto Valverde powinien odejść na tym etapie, to znaczy ta gra Barcelony była bardzo trudna do oglądania. Momentami po prostu nie dało się na to patrzeć
Wiele było takich spotkań, natomiast paradoks polega na tym, że został zwolniony tak naprawdę po dobrym meczu Barsy, tym ostatnim w Atletico. Natomiast wydaje mi się, że tutaj decydujące po prostu było to, jak Barsa wymięka w tych kluczowych momentach, to znaczy dwa razy Champions League, Super Puchar, jakkolwiek patrzeć, to jest trofeum. Nie jest to trofeum oczywiście najważniejsze, bardziej taki dodatek na zasadzie, jeśli Real Madrid teraz wygra mistrzostwo, wygra Champions League, do tego będzie miał Super Puchar, to już jest potrójna korona, to już brzmi zupełnie inaczej, natomiast no, jest to kolejne trofeum, które Ernesto Valverde odpadło, podobnie zresztą jak wcześniej Copa del Rey, więc coś z tymi piłkarzami Barcelony działo się złego właśnie w tych kluczowych momentach. No i nie da się ukryć, że Valverde podnieść ich nie potrafił. Też raczej przez swój okres pracy w Barcelonie nie wypromował zbyt wielu wychowanków, na co także należy zwrócić uwagę. Oczywiście w ostatnim czasie pojawił się Ansu Fati, ewentualnie Carles Perez, natomiast tak patrząc globalnie, to nie była jakaś imponująca liczba, co oczywiście może wynikać ze słabszego pokolenia, natomiast ja spodziewałem się, że ten Puig jakoś tam będzie wprowadzany także poza okresem przygotowawczym. Natomiast Valverde doceniam przede wszystkim za umiejętność wprowadzenia takiej normalności i umiejętność zachowania spokoju w naprawdę trudnych momentach. Pracując w Barcelonie jesteś narażony na kosmiczną presję, to znaczy rozmawia o tobie cały kraj, mieliście dowód na to wczoraj, praktycznie od rana byliśmy bombardowani tymi kolejnymi informacjami. Tak swoją drogą, właśnie jeszcze wracając do tego poprzedniego wątku, Barcelona znów pokazała, że jest klubem kompletnie niedyskretnym. Kiedy Barca starała się ściągnąć Neymara, robiła to pod publiczkę, żeby pokazać kibicom, my się staramy, my walczymy, chcemy sprowadzić wam tutaj tego Brazylijczyka, żebyście później bili brawo. Kiedy walczyła o Xaviego, postępowała podobnie, natomiast moim zdaniem to jest takie trochę szukanie takiego taniego poklasku. Ja szczerze mówiąc bardziej doceniam takie kluby, które potrafią działać po cichu i nagle dostajemy bombę gdzieś na Twitterze, Fichado, jakiś piłkarz albo jakiś trener podpisał kontrakt, albo na przykład informacja wycieka godzinę wcześniej, kiedy już nic nie grozi. Oczywiście przykładem jest Borussia Dortmund w przypadku Erlinga Haalanda. Rzecz jasna, władzom Borussii łatwiej jest zachować dyskrecję w takich sytuacjach, natomiast biorąc pod uwagę przede wszystkim jaka liczba dziennikarzy wypuszczała wszystkie informacje najpierw o odejściu Ernesto Valverde, później o przyjeździe pewnego tajemniczego agenta, który ma negocjować przyszłość nowego trenera Barcelony, później o samym Quique Setienie, no to naprawdę rzadko się zdarza, żeby jakikolwiek klub był tak nieszczelny jak Barcelona w tej sytuacji i jestem przekonany, że Font, jeśli wygra te kolejne wybory albo ktokolwiek wygra te wybory prezydenckie w Barcelonie, będzie chciał na to także zwrócić uwagę, ponieważ no momentami po prostu wygląda to kabaretowo, wygląda to groteskowo. Jasne, wszystkich informacji utrzymać się nie da, bo chociażby jakiś piłkarz zdradzi pewnego newsa swojemu agentowi, a ten od razu puści farbę do jakiejkolwiek gazety. Oczywiście, że tak, natomiast tutaj, tak jak mówię, liczba tych informacji była po prostu niesamowita. Więc w skrócie, czego oczekiwać po Quique Setienie? Ja spodziewam się dużej radości ze strony piłkarzy Barcelony, spodziewam się otwartej gry, spodziewam się gigantycznej przewagi, jeśli chodzi o posiadanie piłki i spodziewam się powrotu do tiki-taki. Myślę, że dzięki temu liga będzie ciekawsza, ponieważ dla mnie Quique Setien przede wszystkim jest trenerem jakimś, to znaczy jest trenerem ze swoją określoną filozofią, trenerem, który będzie umierał za swoje ideały i wydaje mi się, że jest jednak postacią z takim mocniejszym charakterem, mocniejszym temperamentem niż Ernesto Valverde, więc czy osiągnie sukces? Podejrzewam, że tak. Myślę, że będzie lepiej niż za Ernesto Valverde. Myślę, że gra przede wszystkim będzie ładniejsza i podkreślam, nie wiem, czy Quique Setién zdobędzie mistrzostwo, czy zdobędzie Champions League, natomiast teraz, i tego nie wypra się nigdy, teraz, biorąc pod uwagę kandydatów, jacy byli do dyspozycji, wyłączam Xaviego ze względu na wybory prezydenckie, Barcelona nie miała lepszego kandydata, ponieważ takie postacie jak na przykład Milito czy Gallardo, funkcjonujący poza Europą, to są wielkie znaki zapytania. Dla mnie Setién jest zdecydowanie najmniejszym znakiem zapytania spośród tych nazwisk, które były wymieniane, a Mauricio Pochettino ze względu na swoje wypowiedzi, m.in. wtedy, kiedy mówił, że nie identyfikuje się absolutnie z wartościami Barcelony albo że wolałby wrócić na swoją farmę, na swoją ziemię niż pracować w Barcelonie, to uważam, że jeśli taki facet, mając 40 kilka lat, wypowiadając takie zdania, za moment miałby przejąć Barcelonę, to uważam, że byłby to szczyt hipokryzji, na jaki tak inteligentny facet właśnie jak Mauricio Pochettino pozwolić sobie nie może i sądzę, że kiedyś Argentyńczyk przejmie Real Madryt, natomiast do Barcelony nie pasowałby właśnie ze względów w dużej mierze wizerunkowych. Więc dla mnie Quique Setién to jest po prostu w tym momencie strzał w dziesiątkę, lepszego wyboru nie ma, a później przyjdzie po prostu kolej na Xaviego. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. Jeszcze tutaj podkleję w linku
takie wypowiedzi, które wrzuciłem kiedyś na mój fanpage facebookowy z wywiadów Quique Setiena, bo naprawdę przyjąłem tego multum. W ogóle wywiady z tym człowiekiem warto sobie poczytać, ponieważ w każdym znajdziecie coś konkretnego. To nie jest taka mowa trawa, nie przekazywanie niczego, lanie wody, tylko faktycznie konkrety i można się z tego sporo nauczyć. Więc jeśli chcecie, to zachęcam także do kliknięcia w ten link. Tymczasem bardzo Wam dzisiaj dziękuję za uwagę, za łapki w górę i do następnego razu. Miłego dnia.